kupiłem auto. Jadę do PGE, wciul policji w ogóle. Wow! Siadaj, no. Jakie ciany są tutaj. Odzież dostępna jest już na www.1l1p.pl. Siemaneczko widzowie, tak jak widzicie po tytule, kupiłem auto, mądre auto, nie Mustanga, rodzinne auto można by powiedzieć, 5-drzwiowe, 1.6 diesel, ale tego dowiecie się zaraz, bo najpierw chciałem wam powiedzieć o patronie naszego dzisiejszego odcinka, którym jest Surfshark. Dzięki niemu bezpiecznie możecie surfować w publicznych sieciach internetowych bez udostępniania waszych danych dla kogoś niepożądanego. Co mogę powiedzieć wam o Surfshark? Jest szybki i łatwy w obsłudze, ponieważ domyślnie łączy się z serwerem, który zapewnia najwyższą prędkość, napakowany funkcjami, które znacznie wykraczają poza podstawy, bardzo łatwy w instalacji i w uruchomieniu na nieograniczonej liczby urządzeń w ramach jednej subskrypcji. Dzięki Surfshark możecie również uzyskać dostęp do ulubionych stron i usług nawet w krajach, które je blokują. A korzystając z kodu GOOVER macie darmowe 3 miesiące subskrypcji oraz 83% właśnie na Surfshark. Więc sprawdzajcie link w opisie i zachęcam was do skorzystania z mojego kodu. I życzę wam miłego oglądania dalszej części odcineczka. A ty widziałaś moje auto? Nie, nie widziałam. Tylko na zdjęciu, nie? Tak, super jest, nie? Podoba ci się? Auto jak auto. Co uważasz? Fajnie, że jest 5-drzwiowe. No, masakra, te 3 drzwi to jest dramat, jeżeli ja chodzi o dziecko. Zmądrzałeś po tych 8 latach. Co? Może 26 rok to taki rok dojrzałości, że facet dojrzewa. Nie, jeszcze pewnie długo nie wydojrzeje. Powiedz im. Co to za auto? Powiedz, ja im to powiem. Co powiesz? Powiedz im to. No, a ta się chce pochwalić, kupiła sobie MacBooka. Za swoje pieniądze. Ja zaoszczędzą. Instagramerka, nie? Ja właśnie cisnę w ogóle do PGE. PGE mi miksuje nutę, którą nagrywałem u Astona. Jestem mega ciekawy właśnie efektu. I chyba zaczniemy dziś nową pioseneczkę. W międzyczasie pokażę wam właśnie furkę, którą kupiłem. Dobra, idę wam pokazać auto i jadę do PGE. Donka nawet jeszcze nie widziała, ja nie wiem, dziwna jest. 1.6 dieselek. Można jechać do Warszawy, nie za 1 000 000 zł. Tak stwierdziłem, wiecie co, że to co wydaje miesięcznie na paliwo, czyli po 5 000 na Mustanga, na samo paliwo, stwierdziłem, że mogę dzięki temu dużo przeoszczędzić i zainwestować w coś innego. Ale Mustang zostaje, nie martwcie się, on zostaje. On będzie na zloty i do jazdy czasem, żeby sobie wyjść na nocną jazdę, wiadomo. Poprzedni miesiąc paliwo liczę, weź włącz kalkulator. Ile wyszło? 2600 na paliwo. Dobra, myślałem, że 5. No to za miesiąc był. To był za miesiąc. 2600 za paliwo miesięcznie. To wyobraźcie sobie, że wydaje 500 zł. A te dwa koła mogę rozwalić na głupoty. Jest i drodzy mili państwo, Gulfindo. TDI diesel. Z przodu tak wygląda. Patrzcie, ile jest miejsca w bagażniku, czekajcie. Ale czekajcie, że tu naprawdę jest dużo miejsca. Patrzcie. Skórka, banan. Z tyłu miejsca pełno. W końcu jakieś normalne auto, powiem wam szczerze, że normalnie jestem zadowolony. Przebiegu ma 141 tysięcy, czyli no niedużo jak na te auta. Jest udokumentowany. Podróż do Gdańska, tak jak jechaliśmy z EV-em, wyszła nas Mustangiem 1800 zł, a tym obstawiam, że zmieściłbym się w 600. No, 600 zł, 1/3 spalania Mustanga. Więc wyobraźcie sobie, ile pieniędzy szło na takie wyjazdy. Nie miałem po prostu auta na tripy, które było bardzo potrzebne, ale już na szczęście jest. No mądry wybór, że tak powiem. Golf 6, 1.6 diesel. Jeżeli ktoś z was miał takie auto lub ma, to możecie się wypowiedzieć, czy te silniki są dobre, czy padają, czy co tam. Bo ja nie chcę czytać z neta, bo na necie jeden trafi na dobry silnik, drugi na kijowy i wiecie jak to. A jak ktoś miał, to się może wypowiedzieć o 1.6 dieslu w Golfie 6. A wcześniej pamiętacie mojego białego golfika? Miałem tego białego w biały w kombi. Tak, to moje pierwsze takie auto za hajsy z YouTube'ów. O Boże, później był Mustang i to, a zaczynałem od Fordzika. Śmiesznie, śmiesznie, ten czas leci, wszystko tak szybko. Jadę do PGE, wciul policji, w ogóle nie da się przejechać przez most jedyny. Ja nie wiem jak dojechać mam teraz. Przepraszam, będzie zaraz przejazd? Za pół godziny. Aha, za pół godziny, dobra, dzięki. Czyli muszę ogarnąć drogę do PGE inną. Utrudnienia.
ale powrót już będzie, bo za pół godziny mówili, że ponoć się skończy to. Nie wiem, co się stało, ale coś jest nie tak, ewidentnie. Przerażająca sytuacja. Trzy golfy, zobaczymy, czy Pegę zgadnie, który mój. A to jest Pegowóz. Co on zrobił? Lekka kraksa, można by rzec. To się wyklepy, można by rzec. Chyba skakał po masce, kurde. Bo innej opcji nie widzę. Albo dupę. Dupą musiał. I w gniotka poszła. Strzelaj. To są nie twoje przecież. To jest twoje? Na pewno nie. He? To nie jest twoje, przecież to jest sąsiada. Które? No to czarne. Czarne? No. Twoje takie. Tak? Żeś trafił. Czy to wyprzedzi moje V10? He? To wyprzedzi moje V10 czy nie? To ma 105 koni w diesel. A, 105 koni. Powiem ci, to nie dasz rady. 1.6 diesel. Co? No, tam jest w środku w ogóle, patrzcie. A miałem wam ograć, zapomniałem. Daję. To jest Volkswagen. Panie, tutaj lampa do szlifowania jest tutaj. Co to takie się zrobiło? To się zrobi. Nagraliśmy coś takiego. Jest to na TikToku. Jak się to zwiraluje, to wrzucam. Po prostu niech się zrobi viral. Tak więc ja teraz cisnę do domku i zobaczymy, czy Dący się podoba. Jadę jeszcze, widzowie, do Kogut Garage wyregulować drzwi, bo coś mi się nie domykają i pokazać mu autko. Spalanie po mieście 8.1 to jest, kurde, niemożliwe. Tamtym by było 24, 3 razy tyle. Ja pierdzielę, tak teraz stwierdziłem, ile ja benzyny zmarnowałem. Znaczy, wiadomo, że to jest przyjemność, ale kurde, ile benzyny poszło na moją jazdę. Kurde. Tak teraz sobie myślę, że ja naprawdę za te pieniądze z benzyny mogłem sobie takie auto na przykład kupić. Licząc tak 3000 przez rok, średnio mówię 3000 przez rok, 36 tysięcy około. Tyle co zarabiałem przez cały rok kiedyś. Tak to było. Nie było lekko, a teraz na benzynę wydałem. Jak ja jestem, chyba głupi. Co tu? Miciu bici? A jak? Kuzynki. Miciu bici. Kolejne. Co ty tu żeś popsuł, kuźwa? Gwinta robię. Co robisz? Gwint. Gwint zakładasz? Aż sztywniutko wezie, sztywniutko. Poka tu. Przód masz już? Przód jest, założony. A tu jest tył. No co robił? Ty zamykać nie umiesz. Pamiętaj, das auto. Das auto. Ale czekaj, bo wcześniej jakoś trudniej to szło. Nie umiesz. Czekaj. No rzeczywiście, może trzeba po prostu. No dobra, ale tamte się lżej zamykają, na przykład te. No ale te są wyrobione już. No dobra, a nie da się coś tu pokręcić? U nie. A głośno strzela, czy nie? Wiesz co? Basowo. Aha, bo są czek. Żeby postrzelał, to ja muszę coś zrobić. Teraz zobaczysz. Różnicę jak, bez. Różnicę bez. Okej. Okay. Jestem ciekaw. Od razu lepiej. Przyjemniej dla ucha. A ile kuca teraz ma? Około 205. Spoko. No ze 190 fabrycznych, no 205 to i tak ładne. No w ogóle nie wiecie, ale Kogut kiedyś Honda Civic tak zrobił. Tak nisko była w ogóle, że buta nie można było wsadzić. Tak, buta się nie dało wsadzić, jak się chało za nim, to tylko zawieszenie kolorowe było widać. No, to jest potężne. Ale fakt, jest teraz fakt, ten policja mnie zatrzymała i powiedziała, proszę się nie rzucać w oczy tym autem. A ja, okej, let's go. Dzień dobry. Ciebie jest. Ja? Tak. Tu i tam. Moim autem nowym. A ty jeszcze nie jechałeś moim autem, bo chory jesteś. I do przedszkola nie chodzisz. Słuchajcie, teraz znalazłem artykuł. Pamiętacie to, co mówiłem, że był wypadek na moście czy coś, nie wiedziałem, o co chodzi? I teraz czytam właśnie artykuł z Jeleniej Góry. Policyjny pościg za Passatem. Kierowca w rękach policji. Czyli kogoś złapali. To nie był wypadek. Kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen Passat nie zatrzymał się do kontroli policyjnej na ulicy Sobieskiego w Jeleniej Górze, po czym rozpoczął ucieczkę przed radiowozem. Uciekający kierowca został złapany przez policjantów. Czyli ja tam byłem i dlatego most był zamknięty. Patrzcie, zdjęcie w ogóle. Jak przytrzaśnięty na tym moście. A widziałem właśnie, że jakieś auto było. Normalna akcja, dzień jak co dzień. Pościgi, te sprawy, wybuchy. To już mnie nic nie zdziwi w Jeleniej Górze, naprawdę. Maksiu, do lekarza, tak? Żeby ci leki przepisał. Musicie zbadać. I przejedziesz się taty furą, co ty na to? To miała być mamy fura.
Gdyby się kupił, a to tak. Oglądałaś ją i nic nawet nie powiedziałaś. Ale miałam pierwsze kroki do niej. Idziemy rodzinnym autem się przejechać. Co, nie jest rodzinne auto? To jest rodzinne. Jest pięciodrzwiowe. Rodzinne auto jest, jest SUV. Duży. Nie jest SUV, tak. Kombi to jest rodzinne. Ale SUV, ja nie chciałem kombi, bo są okropne. O, SUV. W sensie miałem tego Golfa piątkę w kombi, ale... Ale jakoś mi się nie podobało. Gdzie jest to auto, wiesz? No. Wiesz gdzie? No. Gdzie? Nie. Które to? No. To nie? Tu też! Tu jest fotelik, dawaj. Bo tam są dwa rozsuwane te. Chodź. Wsiadaj do auta. Bo tam są dwa rozkładane. Wsiadaj, no. Jakie ciemne są. Skakujesz czy co? Domka, muszę nagrać reakcję na twoje, na przyspieszenie. Każdym autem nagrywałem. 105 koni w dieslu, robi wrażenie. Jak przyspieszenie? Ci się podoba? Ty już? Mamy takie przyspieszenie. Jak ci się podobała podróż? Super. W porządku było? Szybko jedzie auto? Nie. Powoli jedzie? Powoli jedzie. No takie jest to auto, no. Ale fajne, nie? No to jest takie czarne. Czarne? No. A w środku jakie? No to jest czarne. Białe. Tu skóry są bananowe, gościu. Bo jak się już po lekarzu, mama jeszcze tam gada z panią, ja go już spakowałem. Uciekamy mamie? No. I co robimy, jak? To będziemy szybko do domu, jak na koni nas. A mama z buta pójdzie? No. No co ty? Chyba nie. Chyba tak nie róbmy. Nie zapomnijajcie, kurde, zostawiać tych łapek w górę, tych subów i włączcie ten dzwoneczek, bo nie będziecie dostawać powiadomień o filmie. Jeżeli nie włączyliście koło subskrypcji, jest taka strzałeczka, klikacie w nią wszystkie powiadomienia. To znaczy, że po prostu filmy będziecie dostawać informacje o filmach, że będą. Bo jak nie ma tego wszystko, to nie dostajecie powiadomień i omijają was filmy po prostu. A bądźcie na bieżąco po prostu, bo niedługo startujemy z daily, tylko montażysta na razie nie wyrobi. Nie krzycz. Ja już chciałem wystartować, ale montażysta ma teraz matury i po maturkach od następnego miesiąca startujemy ostro. Tak więc wiecie już, co jest w planach. No i wakacje jak wakacje, wiadomo. O, mama! Dzień dobry! O, kto będzie miał antybiotyki tydzień w domu? Ten gość z tyłu! Z mamusią i z tatusiem! A co sobie mama mówiła? Jak będzie tylko chory, to ty będziesz z nim siedział. No i zawsze ja z nim siedzę, jak jest chory. Tak, no bo ja pracuję, ktoś musi zarabiać na rodzinę. A za to byś autko kupił? Weź, bo cię zaraz odholuję, kobieto. Będziemy, ja ciebie nie odholowała. Weź. Klasycznie, bajeczka na wieczór. Maksiu chorowitek, więc nie idzie jutro do przedszkola, więc może później się położyć spać, żebyśmy mogli wszyscy pospać dłużej. Domka rano do pracy, więc luks. My się z Maksiem tu pobawimy. Kończymy już ten odcineczek, zostawcie łapeczkę w górę, suba i oglądajcie kolejne i poprzednie filmiki. I co? No i teraz się pojawia tu RWD. Oczywiście będzie lecieć w tle, możecie kliknąć, przesłuchać i poprzednie filmy również możecie oglądać, jak nie oglądaliście. Elo! I zawsze redukuję, zanim wcisnę dodychy gaz, nawet na prostej lecę driftem. Zatrzymaj czas, kręcą się koła jak nasz biznes, bo żaden z nas nie idzie na łatwiznę. RWD, napęd ferwu, RWD, ej. RWD, napęd ferwu, RWD, ej. W szkole nigdy nie było szóstek, wrzucam szósty bieg, dzisiaj na pewno nie...